sposób ma intencje pani wykryć? No nie wiem, nie chciałam tego tak sugerować. No ale musi być tytuł. Pani zupełnie puszcza go dosłownie na bardzo szerokie morze i płyń sobie człowieku gdzie chce. A jaka rola pani? Gdzie ona ma wpaść? Tu, ale od głowy. To jest dworny zawał, więc można się wywalić. Labirynt ma symbolizować problemy człowieka, które pojawiają się przez całe życie i tak kształtują naszą psychikę, że w końcu mamy symbol. No i to na tyle. Jak nie wyleci? Wyleci zawsze. No nie wiadomo. To ma związek? Czyja to jest odlew? Pani? I ona ma w głowie rowaki. Zmina Świostek, ode mnie z głowy. A, no to konkretnie. I ona to by ma... się zgadzało. Ona ma rowaki. Tak, tak mi się wydaje. No, to teraz... To, że na pierwszy rzut oka widzimy jak... No, ale, neutralny czy ładny, bo nikt nie wiadomo... Ale w takiej instalacji tak się to szlakuje. To jest tak wychodzi. Proszę. To światło nie ma tutaj głównej roli. Właśnie to, że która jest płatka, a za tym są tylko tak nie spodziewamy się tego. No ale to zostawmy tak. Jeżeli to jest taka dekompozycja zmiany w Polsce, to trzeba by było to wprowadzić do Gdańska. No to, co pani chce mówić, to lepiej uważać. Coś za mało tych piórek pani nakleiła. On już prawie do rosołu jest przygotowany. To jest w tym sensie. No ale to, bo to jest troszeczkę skubane. To pani powinna przy mnie skubać tego. Ale nie pani skubie. To jest na temat Polska i to są moje pamiątki z Polski, które są związane z wydarzeniami politycznymi. Krawat bardzo pole. Nadia się znowu zawiedzie. No piękna biżuteria. Gratuluję. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to trzeba od razu dziękuję. Tylko ani jednego piwca. Właśnie jest najwięcej piwka, które masz. Napoje. Dyskie, obroci. Samobraz z tymi lustereczkami z daleka bardzo się fajnie czyta. Z jakiego powodu w tym miejscu, a nie na tle na przykład parkingu. Bo tak jakby pani chciała ograniczyć ilość zewnętrznych zdarzeń, które absorbuje ta kobieta. Co pani przyszło do głowy, takie okrutne? I to pani rysowała tych bohaterów? Pani ma takie, tak? A bo takich ładnych bohaterów ma pani bardzo. To się od razu wypadło. Ale gdzie tu wchodzimy po tym? Właśnie nie wchodzimy, nie wolno wchodzić, bo to jest zagrożenie. To jest pasmo odkryjone. I
to ma być niebo, jak tam dotrzemy, tak? Albo, no, albo jak to jest na Węgrzech, albo jak wpadniemy, to on też jest czarną dziurą. Zmierza to, nie jest. Trzy drzewa trzymają.